Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Fallout Sonora. Moi drodzy, dwie sprawy organizacyjne. Po pierwsze, jeśli będę troszeczkę chrząkał, to nie miejcie mi za złe, ale jeszcze całkowicie się nie wykurowałem i moje gardło nie jest jeszcze w 100% sprawne. A druga sprawa jest taka, że od dziś robimy eksperyment, by wrzucać więcej odcinków Fallouta Sonory tygodniowo, więc te odcinki automatycznie będą krótsze. Planuję format około półgodzinny i tym samym zamiast jednego dłuższego będę nagrywał dwa krótsze i postaramy się publikować tym sposobem cztery odcinki zamiast dwóch tygodniowo. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Liczę na wasz odzew w komentarzach, czy wam się taki format podoba. Osobom, którym nie przeszkadzają nawet 3-godzinne odcinki, od razu mówię, wiem. Staram się mimo wszystko gdzieś tam trafiać w gusta zdecydowanej większości. Mam nadzieję, że to się uda. W związku z tym, że mamy pół godziny, odcinki też będą prawdopodobnie kończyć się w dziwnych momentach, bo zazwyczaj je przedłużałem dlatego, że chciałem coś dokończyć, ale prawdopodobnie będziemy musieli je troszeczkę inaczej ucinać. Tymczasem zatem nie tracimy czasu i wybieramy się do Rangersów. Zobaczymy, co uda nam się uzyskać. Przy okazji oczywiście dziękuję wszystkim osobom, które podrzuciły wiele propozycji w komentarzach. Ja wszystkie mam spisane w zeszycie, natomiast jeśli chodzi o samych Rangersów, to jest to miejsce zupełnie nowe. Tutaj się nic ciekawego jeszcze nie wydarzyło. O, tutaj... Jak wciskam Shift, a stoję za przeszkodą, to pokazuje mi, co może być pod nią. A to ciekawe. O, bardzo ciekawy zabieg. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Kurczę, to oni się zbudowali w jakimś tym. W jakiejś starej konstrukcji. Jakiś most? Może jakaś tama? Ale tama to chyba nie. Zrobili sobie siedzibę na jakimś moście. Bardzo ładnie to wygląda. Plus tutaj jeszcze ten wiatrak nad tym, nad wejściem do siedziby, też spoko zrobiony. Trochę nie pasuje do reszty, w sensie jest zbyt ładny? Czy to jest dobre określenie? No nic, zacznijmy przeszukiwać ten teren. Zamek zablokowany. Ja mam tam zablokowany, co to? Kawałek ciętego kamienia z metalową płytą, na której unieśmiertelniono tekst? Co to jest za tłumaczenie? Czy to miał być imprint? Unieśmiertelniono tekst. Ale nie mogę przeczytać, co tam jest napisane. Ja ten zamek mogę otworzyć? 80% otwieranie zamków. Raczej nie otworzę. Ale tutaj coś jest. W wychodku. Amunicja jakaś. O, 44. To do standardowego pistoletu, nie? 44. Nie, to jest 10 mm. Co ja gadam? 44 to jest która amunicja? To jest 44, to do karabinu myśliwskiego. Nie, to jest 308. Kurczę. Czy to jest do tego rewolweru drugiego, który ja mam? Tak, to jest do tego rewolweru, stary rewolwer. Okej. Okay. Wyrelwerowany rewolwerowiec, okej. Okay. Rewolwer, dobra. Już język mi działa. Tam jest jakieś przejście dalej, tam jeszcze nie będę szedł. Zajrzymy po kolei, porozmawiamy z każdym. Przed tobą stoi młody mężczyzna w brudnych ubraniach. Patrzy na ciebie ze znużeniem. Czego chcesz? Jesteś zwiadowcą? Oczywiście, że nie, odpowiada mężczyzna. Sram na tych Rangersów, ale zapewniają ochronę naszej społeczności. Pracuję jako złota rączka. No tak trochę... Raż na kogoś, ale i tak dla niego pracujesz, bo ci pasuje, to tak... Nie wiem, dziwne podejście. Opowiedz mi o tej społeczności. Mieszkamy w pobliżu akwedukt... A, to jest akwedukt, okej. Okay. Mieszkamy w pobliżu akweduktu na wybrzeżu Colorado. Żyjemy na rybach i drobnej zwierzynie. Nie wiem, co jeszcze mam ci powiedzieć. A co myślisz o Rangersach? W razie potrzeby będą jedyną nadzieją na zbawienie, ale przez resztę czasu pasożytują tylko na naszej społeczności, zbierając nasz połów i zmuszając nas do pracy na swoją korzyść, odpowiada. Średnio się prezentują póki co. Znasz może sposób na zinfiltrowanie ich bazy? Tak dosyć bezpośrednio. Nie mają tam wycieczek dla turystów. Musisz wyświadczyć Rangersom dobrą przysługę lub mieć jakiś naprawdę dobry powód. A czy nie możesz odmówić świadczenia im usług?
Mało prawdopodobne. Jeśli strażnicy się zdenerwują, odbiorą nam wszystkie nasze zapasy i przestaną chronić nas przed bandytami i mutantami. Dlatego musimy spełniać wszystkie ich zachcianki, a lista jest dość długa. Okej. Kogo tu jeszcze mamy? Strażnik Flick i kupiec Flick. A, czyli to jest kupiec Flick, a to jest strażnik kupca Flicka, okej. Kiedy Flick robi bobo, płacze. Co? Wykręcam ręce tym, którzy okradają. Kiedy Flick robi bobo, płacze? W sensie, kiedy robi dwójkę? Ale to jest płaczę. I czemu nagle... No, dobra. Nie rozumiem. Hej, podróżniku, potrzebujesz kilku przydatnych rzeczy na podróż? Pyta Flick. Mogę dostać wszystko, ale czekaj. Sprzedałem cały towar tym strażnikom. O, ktoś jest pijany. Nazywam się Flick. Wymieniam każdy drobiazg na ziemiach Rangersów. Czego szukasz? Powiedz mi, może wiem skąd to wziąć. No to powiedz, czym handlujesz, Flick? Mogę handlować tym, czym się handluje. Jedzeniem, ubraniami, sprzętem gospodarstwa domowego. Ale teraz nie zostało mi nic poza kapslami. Co to za historia? Nie wiesz? W tym dużym mieście na wschodzie ktoś pomyślał o użyciu kapsli jako waluty. To znaczy, że do wymiany na towary. Dziwny pomysł, ale wygodny. Jedynym problemem jest to, że strażnicy nie uznają kapsli i odmawiają handlu nimi. Dlaczego? Myślę, że to waluta jest, spekulacyjna. W końcu nigdy nie znasz prawdziwej wartości kapsli, a wymiana barterowa jest uczciwa i nie podlega żadnej inflacji. Jednak wielu z ludzi już teraz handluje kapslami. Któregoś dnia strażnicy będą zmuszeni się zmienić. Skąd masz tego bramina? Kupiłem od farmerów w pobliskim mieście, mówi Flick. Zwierzę było drogie, ale zwróciło się w mgnieniu oka. Nie boisz się wędrować po pustyni? To są ziemie strażników, mówi Flick. Najbezpieczniejsze miejsce, jakie znam. Nie podoba mi się sposób, w jaki patrzy na mnie twój mały ochroniarz. To jest mój syn. Jest trochę niedorozwinięty, więc nie przeszkadzaj mu. Okej. Muszę się dostać do generała Rangersów. Cóż, nie bardzo mogę ci w tym pomóc, odpowiada handlarz. Ale wiesz co, nie wpuszczą cię do Tamy bez dobrego powodu. Ha, do Tamy, mówiłem? Czyli to jest, nie, czy to w końcu jest Tama czy akwedukt? Zaprzyjaźnij się ze strażnikami. Może to pomoże. Dlaczego potrzebujesz generała? Handlarze niewolnikami porwali moich ludzi. Mam nadzieję, że strażnicy pomogą mi ich odzyskać. O, wątpię, kolego, ale porozmawiaj z dowódcą w centrum informacyjnym. Gdzie znajduje się ta twoja wioska? O, na pewno mu powiem, co to za miejsce. To daleko stąd. Dobrze. Okej, 52 punkty doświadczenia za udany dialog, zawsze to coś. Kadet Burke. Przed tobą stoi mężczyzna z chudą szyją. Patrząc na ciebie, nie może skupić wzroku i co minutę robi kratki. A co minutę robi krótki, napięty uśmiech. Cześć, jak mogę pomóc? Możesz mi wyjaśnić, co to za miejsce na przykład? To jest centrum informacyjne, a raczej to jest recepcja, a raczej... Rozmawiamy tutaj o interesach z obcym, ser. Kim jesteśmy my? Strażnicy, to znaczy Rangersi. Kadet Burke, do usług. Jeśli szukasz starszego stopnia strażnika, musisz umówić się na spotkanie. No, a kto jest za tymi drzwiami? Dowódca polowy Halford. Ale spotkanie nie jest jeszcze umówione, więc nie mogę... Świetnie. Może on może mi pomóc. Hej, czekaj! Jeśli będziemy przejmować kimś Burkiem. Dowódca rzuca ci spojrzenie i wraca do studiowania raportów. Rozmawiasz z dowódcą polowym. Nazywam się Halford. Mam za dużo pracy, żeby tracić czas na drobiazgi. Nie jestem tu po bezczynną rozmowę, dowódco. Co mogę zatem dla ciebie zrobić? Chciałbym prosić o pomoc w uwolnieniu chłopów z niewoli. Spogląda na swoje raporty, marszcząc brwi. Drzwi, a jest oazą, w której jakimś cudem na środku pustyni rośnie kukurydza? Współczuję wam. Teraz wielu...
Teraz wielu jest trudno. Czerwona plaga z Phoenix rozprzestrzenia się po całej Arizonie, zniewalając ludność i przejmując zasoby. Nie powiedziałem mu, że przychodzę z Wilni. Dziwne. Możesz mi pomóc w takim razie? Przepraszam, brakuje nam strażników. Rzuciliśmy wszystkie nasze siły w inne strony. To może ja mogę jakoś pomóc? Zwykle to my komuś pomagamy, ale teraz byłbym wdzięczny za każdą pomoc, nawet od prostego chłopa. Ty... Ci dam prostego chłopa zaraz. Co trzeba zrobić? Porozmawiaj z oficerem łącznikowym w radiostacji. Potrzebował sprzętu. Wróć do mnie, gdy uporasz się z tym problemem. Jasne. To nie wszystko. Niedaleko na południu znajduje się obóz Quartz. Niedawno osiedliła się tam grupa wysiedleńców, ale zwiadowcy donoszą, że wszyscy zniknęli bez śladu. Dowiedz się, co się tam wydarzyło. Nawiasem mówiąc, kartograf był zainteresowany tym miejscem. Z nim też porozmawiaj. Okej, dobra, w porządku. Czyli rozumiem, że tutaj wyżej nie mamy czego szukać. Tu stoi jakaś matka z chłopcem. Nienawidzę Rangersów, to dlatego stoisz pod ich bazą. Ej ty, natychmiast wezwij generała. Kobieto, przestań krzyczeć, dobrze cię słychać. Tak, oczywiście. Powiedz mi też, że nie służysz przeklętym Rangersom. Na tych ziemiach nawet kojoty przytulają się do silniejszych. Czy Rangersi jakoś cię zdenerwowali? Niewłaściwe słowo, odpowiada kobieta, i nie zostawię tego tak po prostu. Jeśli generał nie przyjdzie tu odpowiedzieć, sama wywalczę sobie drogę do niego. Jezu, powiedz mi, co się stało? Ci orędownicy prawa stracili mojego męża i zostawili mnie z dzieckiem na pustyni. W cudowny sposób udało nam się tu dostać i przetrwać. Twój mąż był czemuś winny? Winny? Powiada kobieta. Tak, wszyscy na pustkowiach są winni rozmaitych okrucieństw, jeśli przestrzegasz głupiego prawa, którego tak cenią strażnicy. Ale to nie znaczy, że teraz musimy wykonać egzekucję na wszystkich z rzędu. Nie trzyma się to tłumaczenie kupy, kurczę, ale wiadomo, o co chodzi. Pirat z drzwi. Czy to twoje dziecko? Tak. Jak możesz myśleć inaczej? No, okej, po prostu byłem ciekawy. Zapomnij, uspokój się. Dlaczego potrzebujesz generała? W sumie już wyjaśniła. Chcę mu spojrzeć w oczy. Może nie wiedzieć, co robią jego poplecznicy, ale nadal każe mu odpowiadać za ich błędy i wypłacić mi odszkodowanie. Odważnie. Okej. Czy te zadania, co dostałem od tego dowódcy polowego, to już mi się zapisały? Napraw zbiornik na wodę w gospodarstwie. To jest to, co dostaliśmy ostatnim razem. Rozszerz obszar nadawania stacji radiowej. Dowiedz się, co się stało z mieszkańcami Quartz. Okej. Porozmawiaj z Jackiem, jeśli chcesz się przyłączyć. Zgrozisz mi? A Jack to był ten? Nie, to jest Halford. To jest Burke. To jest wartownik. A to jest strażnik Jack. A strażnik Jack chyba nie lubi, jak się trzyma broń przy jego twarzy. Tak jest. Zbliżając się do wartowników, zauważasz, jak podnoszą broń i zmieniają wyrazy twarzy. Czekaj, obcy nie mają tu wstępu, mówi Jack. Co tam jest? Tam, co? Za tymi drzwiami? Znajduje się tam główna siedziba Rangersów. To dobrze, bo muszę porozmawiać z waszym dowódcą. No cóż, odpowiada Jack. Nie każdemu kadetowi wolno zejść na dół, a jeszcze mniej można tobie. Masz przepustkę? Okej, jakbym miał retorykę na poziomie 100, to mógłbym go przegadać. Teraz muszę się wycofać. Ale być może po prostu jak... wiecie, wykonam te zadania dla nich, to będzie można przejść. Tymczasem musimy poszukać oficera łącznościowego, tak? Który się zajmował radiostacją. Tu jakieś dziecko biega. I będziemy się musieli wybrać do tego Quartz. Ciekawe, czy zaznaczone jest na mapie. Nie kojarzę, żebyśmy mieli taką informację. Nie. No trudno. No to nic. Rozglądajmy się dalej. Dalej otwieram drzwi ręcznie, bo zapominam, że się otwierają automatycznie. Osadnik. Zapach pochodzi z ryb i z wody. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Okej, mogę ci zabrać nóż do rzucania. To zawsze coś. Jakaś wioska rybacka, co tu leży? Napromieniowana Coca-Cola. Wspaniały przedwojenny napój w lekko brudnej butelce. Ma wspaniały smak i ślicznie świeci w ciemności. Efekty plus 3 do 5 do zdrowia i plus 3 do radiacji, okej. Okay. Ostatnio wspomniał, że jestem napromieniowany, no to
przez większość czasu w Nevadzie byłem napromieniowany i jakoś żyłem. Cześć? Cześć, jestem tu od niedawna i szukam informacji. Ja też, świetnie, mówi Outsider. Jestem tu od niedawna i nie mam szczęścia do znajomych. A co się stało? Przyszedłem z dwoma przyjaciółmi, ale zniknęli, a miejscowi nie chcą się ze mną zadawać. Teraz siedzę przy ognisku, łowię ryby i myślę o przeszłości. O przyszłość. No cóż, nieufność miejscowych jest dość zrozumiała. Czego ode mnie chcesz? A rangersi nie mogliby ci pomóc znaleźć twojej grupy? Rozmawiałem z Gartem, ale on tu jest kimś w rodzaju szeryfa. Wydaje mi się, że nic nie zrobi. Co on sam może zrobić? Sam przeprowadziłem już wywiady z mieszkańcami, nikt nic nie wie. Skąd jesteście ty i twoja grupa? Uciekliśmy z małej wioski daleko stąd, kiedy życie stało się nie do zniesienia. Powiedziano nam, że strażnicy są gotowi przyjąć wszystkich pod swoją ochronę. Wygląda jednak na to, że nie jesteśmy tu mile widziani. O, no dobrze, poszukam twoich ludzi i jeśli czegoś się dowiem, dam ci znać. Dzięki, powiedz mi wszystko, czego się dowiesz, odpowiada Outsider. Jasne. A patrzę, czy takie zadania zapisują mi się w Pip-Boyu, bo jeśli nie, to sobie to po prostu zapiszę w notatniku. Znajdź zaginionych mieszkańców akweduktu. W porządku. To są sieci rybackie jakieś. Sprzęt wędkarski. Bardzo proszę, kolejne nowe asety. Całkiem tego dużo. To jakieś małżeństwo? Mogę wam grzebać w szafkach? Mogę, torba lekarska, bardzo proszę. I owoc. To jest jakiś strażnik. Kill. Złodziejom odcina się tu ręce. To tak przy okazji. To dobrze, bo już okradłem kilka osób. William Garf, to jest ten szeryf? O właśnie, i jego już raczej obrabować nie mogę. O, nie pamiętam, żebyśmy się kiedykolwiek spotkali, mówi Gard. Witamy w akwedukcie. Co cię do nas sprowadza? Mam tu interesy. Cokolwiek powiesz, whatever you say, ale upewnij się, że twoje interesy nie staną się moimi. Nie podoba mi się, gdy nowicjusze próbują narzucić nowe zasady. Kim ty właściwie jesteś? William Gard. Były dowódca polowy, a obecnie emerytowany ranger. Po długiej służbie przeszedłem na emeryturę. Lata zbierają swoje żniwo. Czasami mylę się z miejscowym szeryfem, ale nie jest to do końca nieprawda. Centrali płacą mi emeryturę za utrzymywanie porządku w akwedukcie. To skoro masz tyle czasu, to może odpowiesz mi na kilka pytań. Słucham, mówi Gard. Mówią, że znikają tu ludzie. Czy to prawda? Kto tak mówi? Temu chodźca przy ognisku choćby. Czasami pojawiają się tu nowicjusze, tacy jak ty, ale nie dogadują się z miejscowymi. To normalne. Potem idą, gdziekolwiek ich nogi poniosą. Czasami strażnicy znajdują ich szczątki w lesie, gdzie jest wiele wilków. No ale ty jesteś szeryfem, nie mógłbyś poszukać tych zaginionych? Moim zadaniem jest utrzymywanie porządku w akwedukcie, a nie poza nim. Ponadto zaginęli przybysze, to znaczy nielokalni. Jeśli chcesz ich znaleźć, poszukaj ich samodzielnie. Okej. Powiedz mi o tym miejscu. Mieszka tu kilka spokojnych rodzin. Rzeka dostarcza nam pożywienia i wody, a baza strażników zapewnia ochronę przed różnymi zagrożeniami. A znajdzie się tu dla mnie jakaś praca? Nie sądzę. Porozmawiaj z mieszkańcami. Zastanawiam się, co to za wielka, zrujnowana budowla po drugiej stronie ulicy. To jest akwedukt, sztuczna rzeka zbudowana przez mieszkańców Starego Świata. Rozciąga się na setki mil w całej Arizonie. Imponujące, prawda? Ale nie powinieneś tam iść, to niebezpieczne. No dobrze, a powiedz, czy strażnicy nie są przeciwni cywilom w pobliżu ich bazy? Oczywiście! Bycie tak blisko wioski jest trochę niewygodne, ale z drugiej strony strażnicy mogą natychmiast zareagować w razie potrzeby. Okej. Do zobaczenia, strażniku. A czy dzieci mają coś do powiedzenia? Widziałem ich, powiedziałem wszystko, to prawda. Kim jesteś? Kosmito? Czekaj. Kogo widziałeś? Potwory! Mieszkają w akwedukcie i wypełzają nocą. Sam to widziałem. Teraz jest jasne, dlaczego nie wolno schodzić do akweduktu. Tam musi być cała masa tych potworów. O.
Mówiłem ci, że je widziałem. Są łyse i obrzydliwe i wydają dziwne odgłosy. A jeśli wynurzą się i nas zaatakują, co wtedy? Uspokój się, dzieciaku. Nic się nie stanie, jeśli sam do nich nie pójdziesz. Cóż, naprawdę nie wiem. Może Gard ma plan. Jest twardy. Wiedziałem nawet, jak sam schodził do akwiduktu. Gard niczego się nie boi. Będzie nas chronił przed wrogami. Co ty robiłeś przy akwedukcie, gówniarzu? Cóż, to jest... Szedłem, ale nie można tam chodzić, więc zostałem ukarany i zmuszony do sortowania sieci alg. A, to takie brudne. Znalazłeś tam coś interesującego? Nie. Chociaż, czy potrzebujesz kul? Znalazłem je w pobliżu akweduktu. Prawdopodobnie jeden z łowców je upuścił. Mogę wymienić je na coś pożytecznego. Sądząc po twoich bosych stopach, będziesz potrzebować butów. No tak, kiedy zobaczyłem te potwory, natychmiast tu przybiegłem. Pobiegłem tak szybko, że nie zauważyłem, jak podarłem sandały. Teraz muszę poszukać innych butów. Ja chyba mam te sandały z opon, nie? To mógłbym je wymienić. To zobacz, zobaczmy, co tam masz. Masz 10... O, do strzelby 10 nabojów. Ja powinienem mieć te sandały z opon gdzieś. Chyba, że je wypchnąłem, sprzedałem, cokolwiek. O, i sprzedałem je chyba. Kurczaki. A, szkoda. No ale... No. W sumie 10 nabojów do strzelby to jeszcze nie jest tak jakoś dużo. Nie mam zadania, żeby znaleźć mu buty. Czy to dlatego chodzisz boso? Tak, kiedy zobaczyłem te potwory, natychmiast pobiegłem. Dobra. Okej, okay, czy w jednego można po prostu kupić kulę? Tutaj co mamy? Tu jest chyba tylko jakaś skrzynka do przeszukania. O, a tu jest 8 nabojów do strzelby, dobra. Po żądalu. O, tu coś leży, co tu mamy? Nóż bojowy? Nóż do rzucania, okej, okay, zawsze to coś na sprzedaż. Kamieni przeszukać nie możemy. Rzeka jak to rzeka, te same asety co w San Francisco w Falloutie drugim. Kupa śmieci została prawie zmyta przez wodę. Bardzo ładnie jest, są dopasowane opisy do rzeczy, które oglądamy, to mi się podoba. W Nevadzie to było trochę niedopracowane. Pułapka na igłany. Do korzystania z pułapki wymagane są umiejętności. O, okej. Okay. Tu jest kolejne przejście i tu jest jeszcze jedno przejście. Pytanie, czy to przejście prowadzi w to samo miejsce? Rzućmy okiem. Tutaj jest zejście chyba do akweduktu. To okej, okay, to jest to, o czym mówił chłopak. Ja obstawiam, że to, co on widział, skoro jest łyse, to są Wanamingo. Tu jest kolejna rzecz. Okej, okay, to rzućmy okiem do tego akweduktu tylko szybko. Zobaczymy, co tam jest. Może bym tak w ogóle zapisał grę. Obstawiam, że to mogą być Wanamingo, no. Jeśli to są Wanamingo, to sobie nie poradzimy. Z jakiegoś powodu w tym zejściu brakuje drabiny. Nie uda ci się zejść bez specjalnego sprzętu. Mam linę chyba. Czyli na wystarczy. Wystarczy. Okej, okay. A tu są kretoszczury. O! Jest to jakaś amunicja. Co to jest? To jest kamień, a to są nabój 12. To jest 12. A, to jest ten do strzelby, okej. Okay. Moglibyśmy się w sumie pobawić strzelbą. Why not? 6 punktów akcji kosztuje strzał ze strzelby. To sporo. 56% szansy na powodzenie. O, to przez to, że broń lekką mamy tak nisko. A z lunetą 76, no tak. Ale też 6 punktów akcji, w ogóle to ciekawe. Niech podejdzie do nas. A, jeszcze nie trafił. Obstawiam, kurczę, że jednak na krytoszczury marnować naboje to trochę lipa, nie? Chyba lepiej byśmy się obeszli, używając kastetu. O, jest ich tutaj. Jest ich tutaj trochę.
A leżą tutaj też jakieś naboje. Chyba, żebyśmy sobie poużywali tego rewolwera, nie? No, mamy mało nabojów. Do pistoletu to samo. Kurczę, to też jakiś szkielet. Warto go będzie zbadać. Ale świnkę to sklepiemy ręcznie. Zajmie to zapewne trochę więcej czasu, ale... nie powinno być tragedii. O, i bardzo, bardzo proszę. Szybko poszło. Straciliśmy troszkę życia, to można się uleczyć odrobinę. Nie udało ci się zwieńczyć sukcesem zabiegu, no trudno. Teraz się udało. A, jeszcze się nie do końca uleczyłem, no to dawaj, szkoda doświadczenia, panie. Wyczerpałeś zasoby tej umiejętności? A, możesz umrzeć z przepracowania, okej. Okay. O, proszę bardzo, strzelba kolejna i kolejne naboje. Nie jesteś w stanie unieść aż tyle, o kurczę. Nie mamy się musieli zacząć sprzedawać rzeczy. Czyli strzelby pewnie nie uniosę. Naboje uniosę spokojnie, zapewne nic nie ważą. No właśnie, natomiast strzelby nie uniosę. Ajajaj. No ja bym zjadł owoca. Ile to waży? Nie jest napisane. A nie, gdzie tutaj? Nie, waga 16% tylko. Zjadł owoca. Z2 zjem, odzyskam 2 udźwigu. Jeszcze nie podniosę. Owoce zdają się być, wiecie. Najmniej istotnymi. 10 już mi powinno starczyć, okej. Okay. 8 ważyła ta strzelba, no dobra. Tam widzę, że nie ma przejścia. Więc tam będzie trzeba zejść innym zejściem po prostu, no dobrze. Skoro tak... O, tam coś było, sekunda. O, tu. O, nic tu nie ma, żadnego zejścia. No trudno. No dobrze, chodźmy zatem tutaj. O, już się ciemno zrobiło przez to moje całe leczenie. I cyk. Okej. Zapiszemy sobie grę. Sprawdzimy, co się tutaj dzieje. Śmieci, kamienie. Śmieci i kamienie. Tam coś leży na ziemi. Co to jest? Łom. Byłoby wspaniale mieć samochód na chodzie. Jesteś tutaj w pełni chroniony. A, to jest radiostacja, to tutaj miałem porozmawiać z gościem. Flara, flary raczej nie potrzebuję. Łomu nie będę podnosił. Dobrze by było znaleźć jakiegoś handlarza, u którego mógłbym przehandlować to wszystko, co mam. Bo mam tego dużo, tu jest cmentarz. Krzyż. Nie ma żadnego epitafium. Widzisz starego, zamyślonego mężczyznę stojącego przed grobem. Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś, staruszku? Staruszku? Mam ledwie 40 lat, a już wyglądam jak skamieniała starożytność, prawda? Jestem rolnikiem, uprawiam plony w odległości 2 mil. Więc nie jesteś strażnikiem? Nie gadaj bzdur, odpowiada. Jakim mogę być strażnikiem w moim wieku z tymi brudnymi rękoma? Moim zadaniem jest pilnowanie farmy, a nie ściganie bandytów. Po drodze natknąłem się na jedną farmę. W okolicy jest kilka farm i rancha, odpowiada. Strażnicy osłaniają naszych braci, ale biorą za to swój procent zbiorów. Czasami zostawiają nam żałosne okruchy, którymi możemy żyć. Okej, ale z biegiem czasu sytuacja się poprawia. Ziemia odbudowuje się z roku na rok po wielkim zanieczyszczeniu. Jakim zanieczyszczeniu? Generał rozmawiał kiedyś przy filiżance ziołowej herbaty. Kiedy 100 lat temu spadły bomby atomowe, ziemie te były pokryte chmurami radioaktywnego popiołu. Chmury nadciągały z zachodu, wschodu i południa, w zależności od tego, gdzie wiał wiatr. W tamtych latach wszędzie było źle. Mówią, że ziemia była jałowa od pokoleń, tylko kaktusy zdołały utrzymać swój cykl życia dzięki głębokim korzeniom. Dopiero teraz ziemia zaczęła się regenerować. Czyje to groby? Strażnicy grzebią tu swoich braci zgodnie ze starą tradycją. Grzebanie ich w ziemi. W grobie umieszcza się nabój, zwykle kaliber rewolwerowy. Jeśli nie ma takiego, każdy inny się nada. A jeśli tego nie ma, wkłada się tylko łuskę lub kulę.
chcą przez to powiedzieć, że nawet po śmierci nikt nie zapomina o tych, którzy służyli przed nimi. Okej. Okay. Dobra, to porozmawiajmy jeszcze z tym łącznikiem tutaj, łącznościowcem, co tu siedzi w budynku prawdopodobnie. Coś tu jest do podniesienia? Nie wygląda na to. A, to z nim mieliśmy porozmawiać, tam z tyłu stoi. Widzisz słabo widzącego strażnika. Jego mundur wisi na nim jak na wieszaku, a okulary z wymiennymi soczewkami pozwalają mu widzieć. Kiedy cię dostrzega, poprawia soczewki i krzywi się, poglądając na twoją twarz. Kto cię wpuścił? Mogą tu wchodzić tylko rangersi. Nie martw się, wolno mi. Dobre wytłumaczenie. Komandor Halford wysłał mnie do Quartz. Naprawdę? Prawdopodobnie dowódca nie ma wystarczającej liczby ludzi w takim razie. Długo prosiłem go o wykonanie tam pomiarów geodezyjnych, odpowiada kartograf. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Są to stare ruiny starożytnego miasta, wskazuje na mapę. Przez długi czas po Wielkiej Wojnie pozostawały radioaktywne. W połączeniu z gorącym pustynnym klimatem, miejsce to skutecznie odstraszyło osadników i podróżników. Dopiero niedawno poziom promieniowania spadł do akceptowalnego poziomu. Dlatego do niedawna nie przywiązywaliśmy do tych ruin zbytniej uwagi. Dlaczego Quartz było radioaktywne? Promieniowanie przyniosły tam burze z zachodu i z Kalifornii, mówi kartograf. Ziemie te zostały mocno zniszczone przez wybuchy nuklearne podczas Wielkiej Wojny. Jakie niebezpieczeństwa mogą tam na mnie czekać? Pozostałości radioaktywności, rad skorpiony, zawalenia się zniszczonych budynków. Ogólnie Quartz do tej pory było dość spokojnym miejscem. Jakie pomiary należy wykonać? Obawiam się, że to za dużo pracy dla jednej osoby. Rzeźba terenu, obszary promieniowania, stan sąsiedztwa, roślinność. No tak, no ale mój Pip-Boy ma wbudowany czujnik mapy. Naprawdę? Wow, więc jesteś prawdziwym darem niebios dla mojej pracy. Pokażę ci pozycje obserwacyjne. Twoim zadaniem jest po prostu udać się tam i zapisać dane. Jasne. Świetnie, wyświadczysz olbrzymią przysługę wszystkim Rangersom. Do zobaczenia w takim razie. A tymczasem pójdziemy jeszcze do łącznościowca i sprawdzimy, czy mogę przeszukać te szafki. Mogę. O, 12 nabojów. Dobra. Fajnie, fajnie. Operator radiowy. O co chodzi? Przysyła mnie komandor Halford. Świetnie. Stacja wymaga naprawy, a Halford wysyła mi tu kogoś takiego. Czy masz pojęcie, jak działa stacja radiowa? Ogarnę to spokojnie. Co się dzieje? Teraz nasi ludzie mają dużo pracy na froncie wschodnim i południowo-wschodnim, ale komunikacji radiowej brakuje także na niektórych placówkach. Chociaż mogłoby być inaczej. Rzecz w tym, że połowa wzmocniaczy sygnału od dawna nie działa. Muszą zostać naprawione lub wymienione. Wtedy połączenie będzie wystarczająco dobre, aby kontrolować terytorium aż do Phoenix. Cóż, przynajmniej do San Bramin. Gdzie są zepsute sprzęty? Zejdź na zaplecze pod anteną. Obawiam się, że nie wystarczą puszki i widelce, aby to naprawić. Puszki i widelce, jakiś zło. Zbieracze mogą mieć przydatne części w Garage City, ale nie lubią Rangersów. Czy możesz nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Zobaczymy. Czy te zadania nam się wpisały do Pip-Boya? Status Rangers. Zbierz dane geograficzne w Quartz. Napraw. A to już mieliśmy wcześniej. Rozszerz obszar nadawania stacji radiowej w pożądalu. Zejdziemy tu zatem. O, i sprawdzimy to sobie następnym razem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za towarzystwo przy dzisiejszym odcinku. Zgodnie z zapowiedzią, format około pół godziny zostaje. Przedłużyłem nieco, bo chciałem dokończyć tę rozmowę, a poza tym na początku sobie trochę pogadałem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał, a jeżeli tak było, to sprawi mi ogromną przyjemność, gdybyście zdecydowali się zostawić pod nim łapkę w górę. Jeżeli natomiast oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco do tego zachęcam. A robiąc to, będziecie mieć pewność, że nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka, a ja dostanę potencjalną możliwość dotarcia do nowych widzów, by lepiej rozwijać mój kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!